Witajcie, siemanko widzowie, z tej strony Rogalika, dzisiaj jest ze mną Klaudia. Hej. Co będziemy dzisiaj robić? I dzisiaj będziemy filtrować napoje przez filtr, który pewnie macie w każdym domu. Nagrał już to Mancio, a przede wszystkim Good Medical Morning już jakiś czas temu, ale jak tylko to zobaczyliśmy z Klaudią, to musieliśmy to zrobić. Pamiętajcie, aby wbić do mnie na Instagram i na mój kanał. I jeśli takie odcinki wam się podobają, to strzelcie subskrypcję z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę tam na dole. A jeżeli będzie 15 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, to zrobimy jeszcze więcej napoi i zobaczycie tak naprawdę prawdziwy efekt. Tak naprawdę prawdziwy efekt? Tak, a teraz lecimy do materiału. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Letyshops. Letyshops to serwis, który pozwala wam zaoszczędzić pieniądze na zakupach w internecie. A skąd bierze się cashback? Letyshops poleca użytkownikom sklepy, z którymi współpracuje i pobiera od nich prowizję, którą dzieli się z nami w procentach 70 do 30. Dzięki temu możecie zaoszczędzić prawdziwe pieniądze i wypłacić je na konto bankowe lub PayPal. Korzystanie z serwisu jest bardzo proste, wystarczy się zarejestrować kilkoma kliknięciami, zainstalować wtyczkę do przeglądarki, wybrać ulubiony sklep i już korzystać z cashbacku właśnie z Letyshops. Po aktywowaniu swojego cashbacku robicie zakupy tak jak zawsze, ale na konto Letyshops po prostu nalicza wam się cashback, który możecie później wypłacić. Oszczędzanie w internecie nigdy nie było takie proste, więc już teraz instalujcie wtyczkę, rejestrujcie się, a ja lecę sobie do dalszej części materiału. Przedstawiam wam naszą nową furę. Uważajcie, jesteście gotowi na ten szok? Tym razem musimy poradzić sobie peżocikiem, bo po ostatnim Klaudii wypadku dobrze, że się nic nie stało, po prostu fura się rozbiła, tutaj macie gdzieś zdjęcie, a niedługo już na pewno zaskoczymy wam z czymś ciekawym, jeżeli chodzi o samochody. Smutno. Czy mógłbyś nie chwalić się moim autem? To cud, że odpalił w ogóle, więc jest gituba. Ten samochód przeżył więcej niż ty w życiu. Pewnie i tak, bo jest starszy niż ja. Wymyślcie jakieś imię dla Peugeota i napiszcie w komentarzu, bo my osobiście nazwaliśmy go Pegasus. Król przestworzy. Dobra, musimy kupić jakiś dzbanek chyba, bo nie wiem, czy do naszego są filtry. Co ty uważasz? Nie wiem, ale ukradłam z domu filtr, żeby zobaczyć, czy jest taki tutaj. Nie, inny trochę. Nie, no inny ma wejście tu. To musimy kupić taki sam. Ja myślę, że ten będzie idealny. O ten. Trzeba oszczędzać. Zebraliśmy już dzbanek i filtr i może coś z tego będzie. Fanta. Mountain Dew. Mountain Dew? No, właśnie. Coca-Cola. Mirinda owocowa. Ej, może weźmy, sprawdzimy. Weźmy, no. Wezmy trzy. Trzy napoje ekipy? Albo dwa. Idziemy po Energole. Co to mam takie duże? Nie ma małych? A może różowego? I jeszcze są takie duże, a to jest taka malutka. Słuchajcie, może jeszcze spróbujemy coś zero kupić, bo jak napoje są cukrowane, to one będą się słabiej filtrować, więc sprawdźmy kole zero po prostu. Ciasto jeszcze. Nie. Ciasto do filtru? Wcale nie mam ochoty, nie będę brała. W sumie wyszło nas chyba ze 120 zł za to wszystko. Mamy nowe filtry. Mamy wszystkie rzeczy, więc lecimy do domu i zaczynamy sprawdzać. Dobra, słuchajcie, mamy już wszystkie produkty, natomiast te filtry, które tutaj mamy, trzeba oczywiście przygotować do użycia w dzbanku, więc trzy razy pamiętajcie, że musicie przepuścić czystą wodę, żeby w ogóle czegokolwiek się napić. No i najlepiej jakby 10 minut sobie poleżał właśnie w bieżącej wodzie. Więc my to zrobimy ze wszystkimi filtrami i przechodzimy sobie już do testów, jak będą filtrować się napoje. Dobra, słuchajcie, także pierwszym napojem będzie Oshi. Jest to napój niegazowany, więc chyba będzie łatwiej dla filtra po prostu. No właśnie. Więc odkręcamy i nalewamy Oshi do dzbaneczka z filtrem. Nalewaj i zobaczymy, co się stanie. Nalej tego sporo. Ej, wycieka białe. Zobacz, nie ma koloru. O kurde. Nalewaj jeszcze trochę. Kupiło kolor całkowicie, tak jakby barwnik. Ej, to jest trochę, ale tylko tak, tak, trochę. Tak, tak, tak. O Jezu, zobacz. Jest słabiej niebieski na pewno, nie wiem, czy to widać na kamerze. Jest trochę niebieskie. Jest trochę ale niebieskie, mniej, dużo ale mniej. Dużo mniej niebieskie niż było, co nie? Tak. Jest chyba jest. No jeszcze. Oczywiście, że jest różnica. Jest różnica. Na początku leciało same białe, a teraz jakby to Oshi jest jaśniejsze? Zobaczcie tutaj z bliska do kamery, jak tak naprawdę, nie wiem czy to widać, ale ewidentnie kolor z lewej strony u nas jest jaśniejszy. Spróbujmy najpierw normalnego Oshi, żeby poczuć smak. Smakuje jak Oshi. Kurde, to zapach zgubiło. Ej, to nie ma... Zobaczcie. To nie ma... Zobaczcie, nie ma zapachu! Pokaż! O kurde, to jest zupełnie inny smak, jakby... Całe walory takie, tego smaku owocowego zabiło. Trochę jak woda smakuje.
Woda z takim delikatnym smaczkiem. To jest woda z barwnikiem teraz, bez tak, smaku, po prostu. Tak, totalnie bez smaku. No, ciekawy eksperyment. Wtedy nie możecie spróbować. Lećmy sobie do następnego napoju. Dobra, przyszedł czas na najpopularniejszy napój gazowany, a będzie to Coca-Cola Zero. Także odkręcamy, lejemy i sprawdzamy, co się z nią tak naprawdę stanie w naszym dzbanku z filtrem. Stanie, znowu mam wrażenie, że traci ewidentnie barwnik, co można tutaj zobaczyć już sobie na pewno, że ta kola ewidentnie traci barwnik na dole, ale na pewno napój cukrowy dłużej się filtruje, tak jak widzimy, nie leci on już tak gładko, a po prostu troszeczkę dłużej się filtruje. Teraz zobaczymy, jak będzie smakować. Dobra, słuchajcie, mamy przefiltrowaną Coca-Colę. Ewidentnie zgubiła kolor, ja nie wiem, czy na kamerze to widać, ale kola ewidentnie tutaj zgubiła nam kolor. Jest przeźroczysta, a zwykła kola w butelce przeźroczysta nie jest, więc po prostu spróbujmy, jak ona będzie smakować. Dobra, w takim razie nalejmy do szklanki i spróbujmy tej coli. Czy ona się wygazowała totalnie? O nie! Ona pachnie jak taka najtańsza Coca-Cola z Lidla, jakaś tęcza czy coś. To już na pewno. Nie ma totalnie gazu i smakuje ohydnie. Ja pierdzielę! O nie, to by mogła być jakaś kara na odcinek. Klaudia, spróbuj sama. Ale jest totalnie, o jaka, ona jest niedobra. Jest tragiczna. No, no pachnie jak kola, taka tania kola, ale jednak czuć tą kolę, ale nie ma w ogóle gazu, ani smaku, ani nie jest słodka. Nie podoba mi się. Dobra, słuchajcie, teraz może coś. Z tej strony także Helena, już bez przedłużania oczywiście. Ona ma dosyć przeźroczysty kolor już od razu. Jaki? Przeźroczysty. Trochę do szklaneczki, żebyśmy mieli tutaj jej naturalny kolor do złapania. No i zaraz po samym filtrze będziemy próbować, ale tutaj to już jest konkretnie biało. Tutaj jest konkretnie biało, zobaczcie, to jest masakra. Tutaj normalnie wlewa się woda. Tak, ona jest po prostu biała, znaczy przezroczysta. Ale zobacz, widać jak cukier zostaje. Widać jak cukier zostaje. Słuchajcie, to jest prawie przeźroczysta woda już na samym dole, a na górze mamy czerwony napój. To jest po prostu niesamowite. Nie myślałem, że z czymkolwiek tak się może stać po przefiltrowaniu tego. Nie wiem, czy ona jest widoczna na kamerze, ta różnica w ogóle, ale różnica jest serio kolosalna. Dobra, zobaczcie, teraz na bliższym kadrze chyba możecie to uchwycić, że kolor jest zupełnie inny. No i tak, najpierw Helenka zwykła. No, jak zwykła Helenka, dobra, smaczna. To jest woda z cukrem. Fu, nie lubię wody z cukrem. Ale to jest woda z cukrem, to nie ma żadnego smaku. Tak jak Helena ma jakiś truskawkowy smak, to jest po prostu woda z cukrem. Zupełnie co innego. Nie wiem, może zmieniła temperaturę pod wpływem filtra. Naprawdę, to jest chłodne, to jest ciepłe. Nie wiem dlaczego, ale no, różnica jest. Woda z cukrem, po prostu woda z cukrem, nic więcej. Woda i cukier. Jak ci smakuje? Napiłabyś się tak normalnie po filtrze? Nie. Uwaga, uwaga! A teraz coś, na co wszyscy czekaliście, czyli napój ekipy na filtrze. Nie piliśmy w ogóle ani cytryny, ani tego drugiego smaku. Spróbujmy po prostu, na początek. Kawa straci kolor. W ogóle jaki to ma kolor? Od tego zacznijmy. Kurde! Ej, nie podpijaj! Smakuje jak lody cytrynowe. Ja za kwaśnym nie przypadam. Centralnie jak lody cytrynowe. No i dobra, sprawdźmy, jak zachowa się tutaj. Okej, jak zwykle na początku traci kolor, a zobaczymy, jak dużo go straci. Jestem ciekaw, chociaż on i tak nie ma dużo koloru, więc to może być najciekawsza różnica, bo to jest taki kolor dosyć przezroczysty, a jak widzimy, chyba tak jak w przypadku Heleny, zobaczcie, że kolor jest delikatnie żółty, ale jednak ucieka ten przezroczysty kolor. W ogóle, jak to się dzieje, że on traci zapach? Że napoje tracą zapach? No też pewnie jakieś zatrzymują się różne konserwanty i tak dalej. I to wygląda dokładnie tak jak Helena, normalnie woda z cukrem. Dokładnie tak jak ta orężada, którą mieliśmy wcześniej czerwoną. Widać ten cukier, jak się przyciska właśnie przez ten filtr. No i zobaczymy za chwilę, jak smakuje. Dobra, napój ekipy cytrynowy mamy już przefiltrowany, więc zagrajmy w kamień, papier, nożyce, kto próbuje pierwszy. Dobrze. Raz, dwa, trzy. No i niestety, Klaudia musi spróbować pierwsza. Nie, niestety. A jednak zmienił się kolor. Wow, to nie wygląda dobrze. Ten po lewej to prawdziwy, na pewno widzę, widzą, bo widzę ja na kamerze, więc no dobra, aż się boję tego spróbować. Woda z cukrem. To samo co z Heleną. Nic nie czuć. Po prostu woda, cukier, to samo. A, woda z cukrem bez absolutnie żadnego smaku cytryny. Nie czuję żadnej cytryny w porównaniu do tego, gdzie aż ta cytryna bije po języku, tak tutaj totalne zero cytryny. Także ten filtr na pewno działa,
ale ja bym ogólnie takich napojów gazowanych wam po filtrze nie polecał pić. Jeżeli chcecie, żebyśmy przetestowali jakieś energetyki bądź inne rzeczy właśnie w takim filtrze, na przykład tę fioletową Mirindę, to dajcie znaka w komentarzu, strzelcie łapeczkę w górę, suba z dzwonkiem, a my sobie już dzisiaj będziemy kończyć. Dzięki wam bardzo, że z nami byliście przez ten cały czas. Trzymajcie się, do zobaczenia, nara!